Ja to zazdroszczę rządowi. Chciałbym u swojej żony mieć takie zaufanie, jak Morawiecki i spółka mają wśród swoich wyborców. Czego by nie nawywijali, ile nie nakłamali, jakich inwestycji i projektów nie rozpieprzyli, ilu pociotkom nie załatwiliby państwowej, dobrze płatnej fuchy, dostają gromkie brawka. Piso i Ziobro wyborcy klepią w łapki, aż echo niesie. A do tego całe zło zwalają oczywiście na Niemca Tuska. I to działa, tak jakby w Polsce nie było ludzi inteligentnych. Tak jakbyśmy byli pustynią intelektualną i naukową, spowitą swojskim smrodem gnojownicy, z oazami nieprzebranych złóż wazeliny. Jesień jest piękna, polska i złota póki co. Zastanawiam się, co będzie, gdy zacznie piździć. Gdy temperatury powędrują na piątą kreskę powyżej zera. Do tego smagnie wiatrem i zleje deszczem, a następnie cała na biało wkroczy pani zima. I nie jakaś tam popierdółka śródziemnomorska, ale taka syberyjska, z mrozem zapiętym poniżej 20 kresek i śniegiem na wysokości metra. Albo i lepiej. Co wtedy? Wtedy niektórzy zaczną zamarzać na śmierć, bo mało kogo stać na węgiel za 4000 i prąd, który za chwilę tak wystrzeli, że w chałupach będziemy musieli siedzieć przy świeczce. A rząd? Uspokaja, że węgla nie zabraknie, że ceny energii zostaną zamrożone. Zamrożą się zapewne same, ogrzewane tym węglem, którego ma nie zabraknąć. No ale to samorządy są winne, bo rząd chce węgiel dostarczyć, a wstrętny Trzaskowski i spółka nie chcą się poświęcić dla Polaków i otwierać składów czarnego złota. Składów, których i tak jest więcej obecnie niż owego węgla na rynku. Przepiękne. Kolejne salto polityczno-wyborcze. Rząd jest cacy, a samorządy są B. Tak więc, drogi wyborco PiSu, chyba wiesz, na kogo powinieneś zagłosować, prawda? Żaden geniusz nie pomyśli, żaden nie sklei, że zarówno kopalnie, jak i porty przeładunkowe, jak i koleje wożące wagonami ten wytęskniony węgiel są państwowe. Państwowe, nie samorządowe. Tak więc to rząd, a nie samorządy, odpowiadają za ten karbonowy mega burdel. To tylko jeden z przykładów prostackiego dymania obywateli. W większości z tym jest, jak mniemam, bardzo dobrze, bo przecież gdyby, nie daj Boże, dalej rządził Tusk, bylibyśmy już co najwyżej kolejnym niemieckim landem. A tak, dzięki dobrej zmianie, dumnie wstaliśmy z kolan. To, że przy okazji piznęliśmy łepetynami w sufit, to już tylko skutek uboczny wielkiej narodowej transformacji.